Jakie pytanie? Witam Wojtka, może byś podsumował króciutko pierwszy dzień turnieju, bo obserwowałeś tutaj cały dzień, byłeś na hali. Ale wieczorem nie byłem. Wieczorem nie byłeś, bo oglądałeś Polska-Turcja w siatkówce, tak? No tak, no i Polska wygrała. Czyli... To fajnie, a jak skomentujesz pierwszy dzień turnieju? Bardzo dobry. Która drużyna zrobiła na tobie największe wrażenie? Słowacja. Słowacja? To bardzo dobrze. Teraz może powiesz, kto gra. Jaka drużyna? Tak. Słowacja z Przemyślem. Słowacja z Przemyślem. Wynik na tablicy może jeszcze powiesz? 57-30 prowadzi Przemyśl. Pomimo tego, to... że Słowacja jest bliżej twojemu sercu, tak? Nie. Nie? A kto? Regis Wieliczka. Regis Wieliczka. A dlaczego akurat Regis Wieliczka? Widziałeś wczoraj mecz Regisu ze WKK? Kurde, nie byłem. O, byłeś na meczu Eurobasketu, nie? Raz oglądałem półfinał Francja-Hiszpania. No. Ale domu. Wolał obejrzeć półfinał i racja, bo na pewno półfinał Mistrzostw Europy Litwa grała Z Chorwacją i tego nie oglądałem. I drużyna Hiszpanii no właśnie, z Francją. Warto było te mecze obejrzeć, szczególnie tak. Drugi półfinał po dogrywce. No. Wygrywają Francuzi. Wielka niespodzianka. Ogrywają mistrzów świata i mistrzów Europy Hiszpanie. No, niech się dzieje. Niech czasami nie wygrywają cały czas ci faworyci, niech wygrywają także drużyny słabsze. To jest urok sportu. Ktoś musi wygrać, to musi przegrać. Tak. Tak? Tak samo jak zagramy w konkursie, gramy w konkursach rzutu, no, to przeważnie kto wygrywa, ja czy ty? O kurczę. No pół na pół mogę powiedzieć. Dobra, albo zobaczymy jak zagramy. Tak, a będzie jakiś konkurs? Tak, w przerwie. Dobra, nie ma sprawy, ja się niczego nie boję. No oczywiście, że nie. Niech wygra 60-30, 30 punktów przewagi drużyny z Przemyśla. Zespół Przemyśla prowadzony przez pana Krzysztofa Młota i przez pana Macieja Milana, który prowadził także zespół pierwszoligowy, był asystentem w Ekstraklasie, więc ale której drużyny? Na pewno to dobrze wpłynie na rozwój koszykarski GIM-u. Dobra, idę na dół, bo tam dziewczyna czeka na mnie. Ale ja chyba nie wziąłem ładowarki z hotelu, będę musiał lecieć. O kurde. No trudno. Albo ją włączyłem gdzieś i nie wyjąłem z prądu. A wie pan gdzie włączył? Dokładnie? Które miejsce? Kos. Jest. I kolejne punkty, najskuteczniejszy strzelec, Labutka. Tak, to jest kapitan, tak? Tak. 23 mam. A pójmy gra Regis ze Śląskiem? Zresztą z Wrocław, tak? Ja stawiam, że Regis wygra. Kapitan za 3. No nie dużo brakło. Dobra, trzeba iść. O jest, proszę, ładnie. Z numerem 15 terafia Marcin Siwak. To na razie tyle. Wrócimy jeszcze do gry w czwartym kwarcie. Pozdrawiam. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z Wieliczki pozdrawia Zibi i... Wojciech Kruk. Wierny kibic. Wierny kibic Regisu. Najwierniejszy, można tak powiedzieć. No chociaż na wyjazdy nie jeżdżę, bo mnie nie biorą mnie na wyjazdy. Dlaczego cię nie biorą? To trzeba to załatwić z prezesem. No,
właśnie fajnie. Takiego kibica jak ty powinni nam wszystkie mecze brać. Tak, no ty jesteś duszą tej drużyny. I mocno dzisiaj kibicuj. No wiem właśnie. Ty z wykształcenia jesteś? Ja nie chodzę do szkoły, ja wakacje mam. Ale zawód skończyłem kaletnik. Kaletnik, na super. Na maszynie elektrycznej są. Pozdrawiam, kaletnicy pozdrawiają. I renciści. I renciści. Na ręcie. Super się masz.